Siema, w dzisiejszym odcinku będziemy budować kempingi za 10 zł, 100 zł oraz 10 tysięcy. Wylosujmy, kto ma jaką kwotę. Dobra, więc teraz gramy w takim razie o dyszkę. No dobra, ale myślę, że... 10 zł! Ja, no nie no. Czyli my gramy o stówę i o 10 tysięcy. Dobra, to zagrajmy o 10 tysięcy. Czekaj, czyli butelka, na kogo wypadnie, ten dostaje 10 tysięcy. Dokładnie tak. Yes! Dobra, gratki. Ja stówę mam. W takim razie jedziemy do sklepu i każdy z nas kupuje teraz kempingi w swoim budżecie. Jest naprawdę dużo namiotów. Co to jest? Głupie. Ernest, bierzesz to. Co to jest? Co? Szczerze, nie podoba mi się ten namiot od środka. Za 6 tysięcy, w sensie mam duży budżet. Ale nie czujesz się jak w namiocie. Zobacz, ile miejsca zajmuje, a jaki jest, tak. Jest mały, nie? No. Mam duży budżet, ale mimo wszystko chcę być też rozsądny w miarę. No bo szastanie pieniędzmi nigdy nie jest fajne, nie? Co? 1000 zł. To biorę, stary. Ten mi się mega podoba. Co? Tylko 1000? Ej, dobra, mega dobre. To ja biorę ten namiot, ale jeszcze jest jeden bardziej dorąbany i chcę go też zobaczyć i porównać. Ciężki wybór. Nie wiem, czy na dworze są jeszcze jakieś namioty. Trzeba zobaczyć, no. Stary. 1500 zeta, ten gigantyczny namiot. Ale on jest wielki w ogóle. Patrzcie, tutaj jeden pokój. Mocny. Na dwie osoby, drugi pokój na dwie osoby. Dwie osoby! Tak, to jest dwuosobowy. Tu cztery osoby się zmieszczą. Nie, to jest dwuosobowy, to jest czteroosobowy namiot, stary. I dobra, biorę ten namiot, ten jest najlepszy w najlepszej cenie. Więc biorę ten namiot i teraz muszę się zastanowić nad gadżetami, bo zostało dobra, mi jeszcze 8,5 tysiąca. Teraz twoja kolej. Dobra, ja za stu. To czekaj, może wezmę rączki od tej torby? Ernest! Jest problem, bo on za 100 nie kupi żadnego namiotu. Patrz, tutaj też jest za 150. Nie, ale to na chillu, można odkupić od kogoś namiot. A, no tak. Ja mam bardzo mało forsy, a tak się składa, że też ja mam namiot do sprzedania. No, mam nowy namiot, więc mogę ci sprzedać swój stary namiot za 5 dych. 40. No nie! Nie, jak nie wrobił, co za fan. Sprzedamy. Za 40? 40. Tak, na pewno Ernest Git za 40? Tak, tak, dobra. Spoko. Jesteśmy już waszą, a mi zostało tylko 40 zł, więc kupuję jednorazowego grilla. Będę mógł sobie zrobić jedzonko, kiełbaskę. Taki grill też jest git. Dobra, ciężko mi będzie wydać te 10 tysięcy, ale się staram. Czyli to jest... Gdzie mam to położyć? Ale dostanę jeden, nie? Oczywiście, dam ci szaszłyczka, stary. Czy ty wziąłeś dzipkę jako tragarza, stary, bo masz 10 tysięcy? Nie, bo potem będzie, że jestem chamem, no my tylko żartujemy, widzowie. Nie. Parówki za 3 zł. Na 3 zł? I to 5 sztuk. No, nice. Dlatego kupię 3 paczki. Zgo, cały budżet wydany właśnie w tym momencie. Ile ten grill? 2 dychy? Nie, grill 13. Grill 13, czyli mam, zostało mi 26 zł jakoś, 27. Czyli biorę kiełbasę, 15 zł. I w tym momencie mi zostaje ile? Dycha? No. Na bułkę i ketchup. Idealnie. Panowie, co wy robicie? Idziemy na kemping, no. O kurde. Tutaj, w naszym pięknym ogrodzie, wow. Możemy robić nawet kempingi, bo i tak to będzie tak daleko od chaty, bo jest tak gigantyczny w sumie. 6000 metrów, rozumiesz? To jest 6 km. Dobra, to ja wybieram to miejsce, żeby sobie rozłożyć namiot. Proponuję, żebyśmy zrobili to tak, wiecie, obok, od najtańszego do najdroższego na przykład. Dobra, tylko że co ja mam zrobić? Kartony do sklepu. Kartony. Przy sklepach tylko kartony są tak tanie, a mamy na chacie, więc powiedzmy, że możesz sobie je jakby oddanie kupić resztą kwoty, która ci została po kupieniu parówek. 4 zł, bo kupiłem jeszcze coś i były bardzo drogie, po 50 groszy. No nie, serio, tak przewalić kasę? No ale stary, inaczej bym nie miał ciepłego jedzenia, nie? A no, bez kitu. Ja się cieszę, że mam stówę, bo zobaczcie, mam prawilny namiot, nie jakiś wielki. Kilka sekund go rozłożę, bo tylko wsadzę tutaj rureczki. Ej, odczaj to w ogóle! W środku torby jest jakby przymocowana instrukcja, że jest tutaj zawsze. Dobra, no do powodzenia, ja idę zobaczyć całą zipkę. Dobra, elo. Dzieje. Dostałem 3 kartony. Widzicie, że to sfrykowałem troszeczkę? A co ty masz na głowie? Jakie masz pajęczyny? Pajęczyny. Tak naprawdę nikomu nie powiedziałem, że je biorę, ale wziąłem 3, bo chyba są tyle warte. Świeże, nowe, kosztują po 4,50 każdy z nich. Czyli wychodzi 13,50, ale jako, że są używane, to wiesz, 50% wartości. No tak, nie kupiłbyś tego. No właśnie, otóż to. Dobra, tylko teraz co ja mam z tym zrobić? Idę szukać pracy, bo bez pracy nic nie zrobisz, nie? Trzeba zarobić najpierw. Bo 10 zł na kemping, no nie da się, niewykonalne to jest, żeby mieć po prostu za 10 zł. Tym bardziej, że taśma, za którą będę teraz pracował, na którą będę teraz pracował, kosztuje 20 zł, czyli 2 razy więcej, sama taśma. Ej, bo w sumie... Nie, ty idziesz ze mną, chodź. Czekaj, ale... Nie, chodź. Dawno nikt nie mógł mnie mojej fury. Poczekaj, Daniel, mam sprawę. Dasz mi jakąś robotę?
Ale które można zarobić? Ile chcesz zarobić? No, tak, że, no w sensie, tak szczerze, to bym wolał taśmę po prostu. Może też być taśma, nie ma sprawy, 5 zł. 5 zł? Czekaj, my kupujemy już z dwie dychy, on sprzedaje za 5, a na tym robisz utarg. Ale tak mało, kierowniku? Co tak mało? No, to są te pa, daj no ze dwie jeszcze. A to są za dwie dyszki. No, no to to. Fakturę myślę... Nie no, ale muszę zapracować. Musisz coś zrobić. A, musisz coś zrobić. No, bo nie mogę za darmo, bo mam 10 zł tylko. Mam w kredytarkę. Dobra, let's go. A co potem z tym łóżkiem będzie, kierowniku? To, że to świeci pewnie, nie? A... Dzięki. Five minutes later. Praca zrobiona. No. Zobaczę, czy się dobrze wpisałeś. No jak inaczej? Oto twoja nagroda. Dzięki. Baw się. Let's go! Rodzina lisów paraszkuje sobie w lesie i rozkłada nowe koczowisko. O, za siema. Chwilę zaczną kopulację. Osobniki bardzo szybko się rozmnażają, gdyż zajmuje im to dokładnie 3 sekundy. Czyli jaki masz teraz plan? Recykl ich najpierw, czy wykorzystanie tych ber z nadziejnych taśm. Zobacz, jaka ona jest postrzępiona w ogóle. Nie wiem, czy w ogóle jest jeszcze taśma ogólnie na tym. A, no tak, to może być już taka końcówka. O, takie łóżko masz po prostu teraz. Ja oglądałem kiedyś Bera Grylsa i on mówił, że najważniejsze w lesie to jest, żeby spać ponad poziomem podłoża. Tak? Bo tam wszystkie węże chodzą, a, jakieś, wiesz, tak. Skorpiony, nie? Pająki. Dlatego namioty są tak popularne, które się kładzie na ziemi. Yeah! Małe sukcesy. Jakie małe? Widziałeś, jaki długi kij włożyłem? Widzowie się ze mnie śmieją. Dużo widzów na pewno jest harcerzami i by złożyło taki namiot w, nie, 15 minut. Ja już to robię 30, jeszcze nawet nie ogarnąłem, gdzie jest przód, nie? No, ja tego sam nie rozkładam. Biorę dwie osoby, każdemu po 100 za godzinę pracy. Daj im po 4 dychy, bo jak oni zaraz składanie powiedział, że 5 zł. No Daniel liczy sobie 4 razy mniej, bo taśmę chciał mi sprzedać za 5 zł, mimo że jest warto 2 dychy. To daj mu 4 razy mniej. Nie no, daj mi po 100, stary, bo mam za duży budżet, nie? Ty kiedyś rozkładałeś taki namiot? Nie, tak wielki nie, ale jakieś namioty rozkładałem, więc doświadczenie jakieś tam mam, nie? Ej, czyżby coś się w końcu udało? Czyżby to była w końcu struktura, która jest stabilna? No, chyba tak będzie. Patrz, końcóweczka. Precyzyjnie wszystko poklejone. O, panowie, co tu się stało? Bo teraz to już wygląda, jakby byłby prawdziwy namiot normalnie. No jeszcze nie chcę spać na trawie, nie? Więc muszę coś wymyślić pod siebie. Kupa, i wyglądałem w budzie, nie? A zaszczekaj. Nie, zaszczekaj. No i jak to wygląda? No w sumie to już jest rozłożone, teraz tylko śledzie trzeba zrobić, żeby był bardziej napięty. I tak naprawdę mogę się tam już wprowadzać, co jest zarąbiste. Byłem w ogrodzie, nie mogłem niczego znaleźć, totalnie niczego znalazłem, tylko jakąś trumnę wykopaną, nie wiem. Jesteś, nie wiem, kto to mógł zrobić. Wycinam sobie tutaj, o, do samego końca, do samego dołu, jakby tu, tu, nie, i tu, taki obrys. I tutaj dzięki temu układę to nie dość, że mam zamknięcie jedno, jeszcze dodatkowo mam połowę chociaż dotąd. Mam jakby na czym leżeć, nie? I jeszcze dodatkowo mogę tutaj wyciąć w ten sposób. Tak, tak. Tak. I wtedy mam drzwiczki, żeby się zamknąć. Zobaczmy, no, jak dobra, to wyjdzie. Dobra, zobaczymy. Dwa na to, zobaczymy. Łooo! Ej, dobrze jest wokół. Tutaj mój pokój, zarąbiście. Tutaj pokój gościnny. Jak ktoś chce się wprowadzić na mój kemping, to zapraszam bardzo serdecznie. Zostawcie łapkę i subskrypcję, żeby mieć możliwość wygrania pobytu w tym oto namiocie. To teraz muszę pomyśleć o rzeczach, które chcę, żeby były właściwie w środku tego namiotu, a jest ich dosyć sporo, dlatego że myślałem nad jakimiś LEDami, doprowadzeniem tutaj prądu, przyniesieniem grilla gazowego, dlatego że w sumie nie kupiłem go, tylko tu jest, no ale mogę to zaliczyć jako, że kolejne 2000, prawda? Tak. No właśnie. Ej! Ej! Co jest? Damn, boy! Co jest? O, z drzwiczkami! Ej, nawet jest spoko. Bardzo fajnie. Ja chciałem tylko dodać, że to jest właśnie mistrzostwo Zipka. Z niczego potrafi zrobić tak kozacką rzecz. Majstersztyk, naprawdę. A ty nie pokazujesz nic stary ogólnie? Pokazał, zapraszam do mnie. Niestety jest to namiot używany, więc jest wybrakowany. Po pierwsze, nie ma tutaj rurek. Nie ma śledzi przez co lata. O, proszę bardzo, łatwo może się dowiedzieć. Patyki możesz wbijać, gwoździe długie możesz wbijać. Panie, ja dobry namiot sprzedałem. A gdybym nie zarobił, to skąd bym miał pieniądze na taki teraz? A, no właśnie. Ja właśnie jestem handlarzem. Ale przynajmniej drzwi działają. Tutaj muszę pochwalić pana, bo drzwi działają doskonale. A nie, nie ma suwaka, patrzcie. No nie! Nie, tam jest, z drugiej strony. A, dobra. Jest nasz namiot bardzo szczelny i odporny na skorpiony, na węże, na komary, na wszystko, nie? Tylko tyle, że lata i jest bardzo słabej jakości, a tak to git. 1 hour later. Teraz idę tak.
po LEDy oraz po telewizor. A, i w sumie materac by się przydał, żebym mógł gdzieś spać. Więc wszystkie kempingi są już gotowe i teraz zobaczmy, jak każdemu z nas poszło. Zaczynając od Zipka. Ode mnie oczywiście, witam. Witam w moim skromnym. Strzała się za 10 zł, znacie ten, kempingu. W środku paróweczki za trójaka, to jest prawie wszystko. Wodę znalazłem, rzeczkę taką. Tutaj śmieć znalazłem, ktoś wyrzucił, nie wiem czemu, na ziemię. Więc sobie wziąłem, mam kołdrę. Tak to się prezentuje. Tutaj będę spał dzisiejszej nocy. Dużo miejsca tak naprawdę, mogę wyciągnąć full nogi. Totalnie full. Jakie masz w ogóle półki eleganckie, takie masz po bokach. Mam zapałeczki swoje. Jak widzieliście, mam nawet swoje ognisko, zobaczcie. Ja się zamykam na ten moment. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dobra, Grzesiu, co ty nam przygotowałeś? No tak, pierwszy co, mój najlepszy atrybut. Proszę bardzo, krzesło. Bardzo drogie. One normalnie kosztuje nowe sobie 120 zł, ale leżało na śmietniku, bo jest rozwalone. Tylko trzeba uważać, jak się siada, bo można się nadziać. I to nie jednym badrem, a dwoma. Chciałem kupić lepszego grzyla, ale staćmy, bo taka kartona. Najlepsze jest to, że on jest wielofunkcyjny, bo zobaczcie, jest tak. Komplet set ink Langebrander. Dobra, a jak u ciebie sytuacja mieszkaniowa? Ogólnie? Proszę bardzo, latareczka. Nie naładowałeś. Tak, ale są tu LEDy, zobaczcie. Dobra, czy ty... Ale na to mam lifehacka, którego... Cokolwiek tu masz w ogóle, poza czekajcie, tą kiełbasą. Czekaj, lifehacka mam na latarkę, później wam pokażę. Kiełbasa, zostaw, co, głodny paru... Dobra, to koniec, idziemy nie, tam. No, czekaj, no chodź, bo mi zimno. Chodź tam. 10 000. Dobra. I zapraszam was teraz do mojego namiotu za 10 000. Właściwie to kempingu za 10 000. Gdzie zobaczcie, tutaj przestrzeń grillowa już jest nagrzany do 250 stopni. Trzeba trochę zmniejszyć w sumie. Tutaj mam mój cały zestaw mięs, aby poczęstować ludzi. Oczywiście głośnik, dywan, żeby było bardziej prestiżowo. Kanapa do siedzenia przy mojej sali kinowej, gdzie mam telewizor oczywiście. Co? Dobra, tutaj jest moja sypialnia. Jest ona oczywiście piękna, funkcjonalna, jednoosobowa póki co, aczkolwiek być może ktoś będzie chciał ze mną spać, jako że mam tak bogaty kemping. Może nie twojej płci, Grzesiu. No i jak widzicie, ten namiot jest tak wielki, że można stać w środku. Nie trzeba na przykład do niego wpełzać do środka, albo siedzieć w nim tylko. Jak do budy na przykład, tak? A tutaj jeszcze mam leżak, żebym mógł patrzeć sobie na moich kolegów, którzy siedzą obok i mnie patrzą, i rozkoszować i, ja i rozkoszować się tym widokiem. Dobrze, panowie, więc w takim dobra, razie... Dobra, pytanie. Właśnie. Czy to jest na pewno 10 koła? Ale to był że... limit do 10 koła, dobra, aczkolwiek... Podliczmy, przeliczmy, tak, no. Grill 1700, jedzonko 400, głośnik 2500, dywan 400, namiot 1500, VR, bo może wam nie powiedziałem, zakosiłem go Zipkowi, no ale teraz ma mało budżetu, więc ja go mogę używać, 2200. Telewizor ile? 1600 chyba. Dobra, wyszedłem poza budżet. Dajesz VR-a? To żeby się nie zgubił, to tutaj go schował. Nie! No, proste! Zgubiał. Dobra, no. No jest tutaj dużo pieniędzy. 9 koła, no. 8300. I rajbany. To nie rajbany, to po drugie. No, szafeczka i tak dalej, wszystkie pierdolone. No, podlicza ale... się. Co, w takim razie, panowie, proponuję teraz zrobić konkurs na najlepszego lifehacka na przetrwanie na kemping. Nice. Kto zrobi najlepiej, ten będzie mógł sobie wybrać dowolną rzecz do jedzenia. Uuu, let's go! Słuchajcie, mam lifehacki. Zacznijmy od tego prostszego. Potrzebujemy do tego linki. Jak na przykład macie różne malutkie rzeczy w kieszeniach i jesteście na kempingu, często się zdarza tak, że gubicie rzeczy, prawda? Mam swoje kluczyki od samochodu, które nie chciałbym, żeby się zgubiły. Należy wrzucić je do kieszeni, następnie tutaj kieszeń związać bardzo mocno i dzięki temu wiemy, że na pewno tej najbardziej wartościowej rzeczy, którą macie przy sobie, nie stracicie. Nawet jakbyście mieli skakać, potrząsać tym i tak dalej. Plus dodatkowo macie wciąż kieszeń na jakieś pierdoły. Przejdźmy teraz do drugiego lifehacka, gdzie znowu potrzebujemy tylko linki, bo specjalnie wziąłem tylko linkę, żeby wiecie, żeby nie było trzeba było zabierać od razu całego domu. Trzeba znaleźć odpowiednią gałąź na samym początku, tak, żeby tworzyła taką literkę Y jakby. No i potrzebujemy również drzewa. Jesteśmy troszeczkę daleko od kempingu, ale trudno. No i patrzcie na to. Bierzemy tak og, naszą gałąź i zakręcamy dookoła. Dobra, zawiązujemy mocno, żeby tutaj nam się nic nie stało. Jeżeli macie na przykład plecak, w którym macie jedzenie, nie chcecie, żeby wam rówki go zjadły, no to możecie sobie zawiesić właśnie na takim czymś. Ja akurat na potrzeby tego lifehacka pokażę wam. Jo, on ma super bluzkę. A, możecie kupić ją na Cisła Tropo. Zapraszam. Co ty na to?
Pięknie. Żeby sobie cokolwiek zawiesić, co chcemy. Robiste. A jak myślisz, jak dużo to utrzyma? Myślę, że plecak by utrzymał. Dobry lifehack, mordo. Jak ocenicie mi lifehacka, jak nie widzieliście jego nawet? Ja oceniam na 2 na 10. Grześmi, jakie ty zrobisz? Dobra, ponieważ się już troszeczkę ściemnia, a ja jestem też DJ-em, jak wiecie. Jeżeli zrobisz lifehack, że podświetlisz butelkę telefonem stary, to daję ci 1 na 10. Grześ już mówił, że to zrobi. Tak, tak, to mówiłem, że ja to bo zrobię. Bo to jest pierwszy lifehack, który się wyświetla po wpisaniu w internecie camping lifehacks. Ale ja to sam wymyśliłem. Sam to wymyśliłem. Nikt tego nie znał na pewno, nie? To znał każdy. Nie dziwię się, że ktoś mu pokazał. Napiszcie w komentarzu, czy ktokolwiek nie zna tego lifehacka. Teraz już jest naprawdę ciemno, bo zgasiliśmy światło. Jeszcze tylko mi już zgasił lazy, proszę. O, dawaj. Pokaż, jakie to proszę fajne. Bardzo, jak oświetla, jaki... O! Widać od razu. Ej, fajnie wygląda, w sensie to jest ogólnie no. Bardzo fajny lifehack. Na przykład weźcie, na imprezę i tak dalej. Tylko weźcie kolorowe picie, żeby było fajniejsze. Na co, Ernest, na co powiedziałeś? Na imprezę. Na imprezę. A bo jesteś DJ-em. Tak, bo jestem DJ-em. I teraz, szanowni państwo, nie wiedział też. Nie każdy ma taki głośnik, więc lifehack jest teraz kolejny na zrobienie głośnika. Szanowni państwo, w tym momencie zobaczcie, ile ja tutaj wykorzystuję tych, jak to się nazywa, atrybutów, surowców, tak dalej. Wszystko jest ekologiczne. To jest ekologiczne. Ciekawe, czy to zadziała. Zadziała. To właśnie dobrze. Ogólnie fan fakt to musi ledwo wchodzić, bo wtedy lepiej dźwięk się wiesz. Wchodzi. Dobrze daje. Teraz mamy ej. Duża różnica. Dobra, no to jest niezły lifehack dosyć. Dobra, zanim ocenię lifehacki, to ja mam także jeden lifehack specjalnie, który można zrobić dla swoich najlepszych przyjaciół. Zapraszam was wszystkich teraz na ognisko, które już tam się szykuje. Zobaczcie, rozpaliliśmy już ognisko i ogólnie mam teraz bardzo fajne lifehacki na jedzenie ogniskowe. Inne niż zwykłe właśnie kiełbaski, ponieważ będą wykorzystywały głównie pianki nad ogniskiem. Do mikrofonu mów. To jest mikrofon. Pierwszy to jest wsadzenie pianki do środka Oreo. Co? Naprawdę, no. Dobra, uwaga i patrzcie. Teraz nakładamy ją tutaj. O Jezu, to wygląda jak Oreo już ta pianka. I teraz jest gotowa do jedzenia. No niestety trochę mi się spiekła, dlatego że jednak ten kijek jest za mały i po prostu parzy bardzo mocno. Grzesiu, chcesz pierwszą? Tylko uważaj, czy nie jest gorące. Ile cukru. Dobre. Bardzo dobre. Patrzcie na to. Zipek, proszę bardzo. Rozstrzyło się. Pierwszy raz z pianką. Czekaj. Kurde. Dobra, uwaga, zobaczymy, to mi się zdaje dużo lepsze. No, to będzie fajne. O nie, złamałem krakersa. To jest mega dorąbane, zarąbiste. Prawda. Dobra, słodyczami się nie najemy, więc sobie na to, żebyśmy teraz właśnie poszli sobie na grilla. Tak, let's go. Dobra, więc ogólnie teraz pora na ocenienie lifehacków. Kurde, no, to jest odcinek kempingowy i Zipek miał najlepszy kempingowy lifehack, ale ogólnie lepszym lifehackiem jeszcze był głośnik, bo trzeba było więcej przygotować do niego. Ciężko mi to jest ocenić, kurde. Remis. Dobra, niech będzie remis. Obydwa jak remis? No dobra, to przegrywasz, jego tylko Grzesiu je. Jak? Yeah! No, co on zrobił? On zrobił głośnik, który nie działa. Jeszcze dodatkowo... Działał! Co ty jeszcze zrobiłeś? Ja nawet Zipek, nie pamiętam twojego lifehacka. Chcesz dostać pierdzielkami papiernożyce? Zgubicie kiedyś kluczyki do samochodu na kempingu, to zobaczycie. W takim razie możesz sobie wybrać, Grzesiu, co chcesz. Ja biorę Camembert na malinowy. Dobry wybór. I... Słuchajcie, dobra, i karkówkę w marynacie biorę. Więc wrzucamy na różne rzeczy, co? Mogę wybrać też coś Zipkowi? Możesz. Zbyt mi jest źle z tym, żeby Zipek, kurde, jadł tylko te parówki. No. Więc Zipek, weź sobie też coś do żarcia. Serio, już nie mam tych parówek, wszystkich zjadłem. Dobra, panowie, co jecie? Karkóweczka. Ja szaszłyka, serek i oczywiście bułeczka. To będzie pyszne. Ej, zobaczcie na tą karkówkę, jak ona jest zrobiona. Bardzo dziękujemy, Erneście, za to, że nas puściłeś tutaj. Chłopaki, please. Jesteś bogaczem, najlepszy. Najbogatszy na świecie. Ej, ale dostaliście talerzyki i każdy do swojego namiotu teraz idzie, tak? No nie! Nie no, po co być bogatym, jeżeli nie można się tym z nikim dzielić, prawda? O. To jest morał dzisiejszego odcinka. Więc zrobiliśmy już chyba wszystko, co można właściwie robić na kempingu. No jak wszystko, no dobra, stary? Nie. Przecież o tej porze już się chyba idzie spać. Nie, o tej godzinie się opowiada straszne historie. A znasz jakieś? Nie. Ja znam. Nie, to każdy musi sobie ustawić w takim razie swój ten, jakiś krzesło, nie? Ernest, kurde, mówiłem ci, nie dawaj tego krzesła. A, dobra. Ja go nie biorę. Coś ty serio? Zrobisz? Dobra, panowie, straszne historie. Pewnego dnia... To był mniej więcej, to środa wieczór była, godzina 20. Ja siedzę sam w domu i
jest wszędzie ciemno. Nagle zaczyna... Nikogo nie ma w domu. Rodzice poza domem. Nagle zaczyna migać światło. Bardzo, bardzo dynamicznie i bardzo szybko. Nagle futryna w drzwiach. BUM! Uderzyła. Jak futryna w drzwiach mogła uderzyć, stary? Cały... Futryna w drzwiach to jest samo to no, dookoła drzwi. No to co chodzi, stary, cicho. To, drzwi futryny słuchaj, uderzyły. Okej, dobra. I ja tak mówię, Boże, co tu się stanęło? Co? A to wkurzona matka z wywiadówki przyszła. To jest przewalone, nie? Mama z wywiadówki. Nienawidzę. No to ja historię powiem wam z pierwszej ręki. 10 lat temu opowiadał mi taki Grzesiek historię właśnie. Wiedzieli jego rodzice, że wyjeżdżają na wakacje. On wtedy miał 16 lat chyba, więc już mógł zostać w chacie samemu, nie? No i wrócił po imprezie mniej więcej o 2:30 do domu. No i stary wszedł. I stary pierwszy co zobaczył, to że z sufitu spadają krople, nie? Zaczął się zastanawiać. Przypomniała mi się twoja historia, sorry. Zaczął wchodzić na górę swojego domu po schodach, no ale słyszał takie dziwne dźwięki, jakby skrzypienie okna i tak dalej. Wszedł na pierwsze piętro, zobaczył tam skąd miało przeciekać, że z kibla. Nie była włączona żadna woda i tak dalej, więc wszedł na samą górę, na strych. Na strychu ma drzwi, no które tak bardzo rzadko się tam je otwiera i tak dalej, nie? Dlatego, że za tym już jest taka piwnica z taką wełną, stary. Otworzył te drzwi i nagle się zżygał, bo taki był najebany. A te krople to co to było? Ale nie. Nic, myśliłem całą tę historię. Kiedyś jak byłem ze znajomymi, chodziliśmy do takiego lasku, nie? Gdzie sobie tam różne głupie rzeczy robiliśmy, nie? Jak to młodzież. Przyszedł wieczór, mama do mnie zadzwoniła, że ma wracać do domu. Było bardzo, bardzo, bardzo ciemno. No i niestety wracałem sam, bo nikt nie chciał ze mną wracać jeszcze o tej godzinie. Ale straszna historia, o nie. Wracałem sam do domu przez taką ciemną, ciemną uliczkę. Idę sobie tak z 5 minut, ona, wiesz, strasznie długa była. I czuję, dosłownie czuję, że ktoś się na mnie gapi, nie? W sensie czuję takie poczucie mam, że ktoś tam jeszcze jest, nie? Za mną, nie? Pierwsze poczucie. Odwracam się, nic, nie? Totalnie nic. Idę sobie dalej i nagle słyszę dźwięk, jakby ktoś za mną szedł, nie? Jak, bo tam z kamieni było wszystko, nie? Odwracam się. Dosłownie widziałem posturę gdzieś tam koło bramy jakiejś i się tak przestraszyłem, że zacząłem biec. I zacząłem biec. Odwracam się znowu i nic znowu, nikogo nie ma. I ty, koniec. I jakby... Przepraszam, w sensie mi się śmiać przez poprzednie historie, ale to też jest dosyć straszne. A, właśnie, no najważniejsze jest to, że ta postura była wyższa niż człowiek. Że to wyglądało jak Slenderman po prostu. Czyli miał co najmniej 1,70 m. Nie miał białej twarzy. Czarny był, czarny i gigantyczny, nie? Jak jest brama normalnie, bo był koło bramy, nie? Stranger Things, stary. Taki był mniej więcej dwa razy większy niż człowiek, nie? No co panowie, do spania. Czyli wszyscy śpimy w moim namiocie. Jest w sumie 5-osobowy, wy macie bardzo biedne. Ale co to jest za challenge wtedy, nie? No tak, trochę prawda. Na czym ty będziesz spał, Grzesie? Ja tutaj na wychodzicę. Pamiętajcie jedną ważną zasadę. Jest taka opcja jak spanie na kepsa. Jak będziecie mieli 16-18 lat, to na melanżach poznacie ten sposób na spanie. Dobra widzowie, więc w takim razie zostawcie łapki i subskrybujcie kanał przede wszystkim, żeby nie przegapić kolejnych epickich odcinków takich jak ten. I zostawcie łapki w górę. Ja się z wami żegnam, to na tyle, na razie. Koniec? Można wyciągnąć browary?